Halo? No halo? Dobra, siemka. Słuchaj, mam taki pomysł, żebyśmy nagrali takiego Duck Hunta. Pewnie kojarzysz mapkę, nie? No tak, oczywiście. Dobra, słuchajcie. Plan jest taki, że będę płacił dla Kamila za każdego killa, czyli on będzie naliczał sobie kasę, nie wiedząc o tym. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A weź klaśnij. Dobra. Mili państwo, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj gramy z panem Kamilowskim. Witam wszystkich. Witam wszystkich, słuchajcie, gramy dzisiaj w Duck Hunta i panie Kamilu, będziesz miał takie zadanie, żeby mnie zestrzeliwiwać, rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. Dobra, ja jeszcze tak na szybko wytłumaczę dla widzów, o co w tym chodzi. Czyli tak, tutaj jest taka budka pana Kamila i ja tutaj będę musiał przebiec między poziomami tak, aby on mnie, no właśnie, nie zabił. Na ostatnim poziomie będzie broń i wtedy ja będę mógł Kamila zabić. Radziłbym ci, żebyś się naprawdę dobrze postarał, z tego względu, że widzowie czasem, no wiadomo, lubią pohejtować za gierkę. Halo? Zaczynamy. Dobra. Zaczynamy. To patrz teraz, co się dzieje. Ha! To co, to już mogę cię zabijać? No tak, a to ty już wcześniej mogłeś. Wiem, że ten pierwszy to jest nie do zastrzelenia. Dobra. W ogóle najgorzej będzie po tym. A właśnie, ej, zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy, czyli o lajkach. Czekaj, co tu jeszcze mogę ci rzucić na twarz? Dobra, dobra, teraz spróbujmy to na raz. Dobra, o, jest, jest. O kurde, ej, czekaj. Jeszcze dwa poziomy, o kurde. Ej, bo to skanuje. A wiesz, dostałem cię? Dostałeś? Tak, dostałem. Wiesz, jaki jest problem tutaj? Że ty mnie... Właśnie, że ty mnie cały czas widzisz. W tym miejscu, nie? Także to jest rzeczywiście spory problem. Wydaje mi się, że tutaj smok będzie dobry. Ej, powracając. Ile ma być łapek w górę, żeby był kolejny odcinek o większą kasę? O kurde. Jaką większą kasę? Ty, a wiesz, że ostatnio też tak powiedziałem, ale nie skumałeś. 7777 łapek. Okej, okay, dobra, spróbujmy teraz zabić. Próba numer 2. O kurde, mam prośbę do widzów, żebyście napisali jakiś miły komentarz, ale taki miły, który nie składa się z dwóch słów, tylko taki opisujący na przykład mnie, albo nie wiem, siebie, swoją miłość. W kilku słowach, spróbuję to na raz przejść. O kurde. Ty, dostałem. Patrz to, patrz to. 3, 2, 1, 0. Nie ma tak. Jest, o, ale się udało, ale się udało. Dobra, mam teraz szansę, żeby to wygrać. Kuku, a kuku. Nie, dobra. Po co prowokować los? Dobra, jest git, jest git. Teraz kurde, jestem smoka i jestem nie do przebicia. O, dobra, udało się. Teraz nie wiem, czy to jest ostatni poziom, czy jeszcze nie. A w tym momencie nie wiesz, gdzie jestem, bo cofnąłem, ale tego nie zauważyłeś. Ty, to jest ostatni poziom, to git. Ty, a mów coś, kontemplentu. No, no, witam wszystkich. O nie! Mam 3 kile, więc biorę sobie tutaj teraz. Ty, a ty AWP? A nie, bo to tylko AWP, myślałem, że wziąłeś AWP, żeby było łatwiej... Nie, zabić. Dobra, patrz, co się dzieje. Widzowie będą widzieć gameplay mój. O kurde. Ale... Ale ten ostatnie skoki to jakieś takie dziwne były. Pokaż się. Ty. Oj, ej, ej, skąd ty masz tyle fleszy? Kto ci dał tyle fleszy? Tata, jak wracał po mleko. Znaczy... Kurde, ej, no. No nie. No nie. Olu, ja to zmaściłem. Jesteś żałosny. Dobra. No nie. Jednak nie jesteś, żartowałem, jest żartowałem. 3, 2, stawcie łapkę w górę, family friendly teraz na ekranie. Szybkie kotki. Spróbuję cię teraz załatwić samym dygielkiem, żeby pokazać ci, że... też potrafię. Z tym potrafię, to... może być ciężko. No nie! Bang, bang! O nie, o nie, o nie. To jest teraz to. O nie, jak mogłem pozwolić ci tam wskoczyć? Uwaga na oczy. Jeszcze jednego rzuci. Jeszcze jednego rzuci, na pewno. O kurde, o nie, to jest ostatni poziom. O, no to mam motywację. Nie masz motywacji.
No nie, no. Nie może tak być, przeskoczyłeś. O nie. Ale już teraz to się zbajtowałem. Dobra, widziałem, że przeskoczyłeś. Nie. Nie wiem, gdzie ty... O nie. No nie. Nie, ale jeszcze jest szansa, żeby cię... O nie. Jeszcze jest szansa, żeby cię zabić. Chyba, że to nie jest ostatni poziom. Nie, no jest. Kurde, no. A dobra, czyli jesteś gdzieś na dole, dobra. Tutaj jest dużo bardzo smoków to. Paść to, paść to. Nie, nie zabijesz mnie, nie ma opcji. Jak mnie zabijesz, to widzowie muszę zostawić łapkę w górę. A specjalnie chcę, żeby zostawili. Dobra, przypadkowo słuchajcie, moi kochani, musicie zostawić łapkę w górę i subskrybera z dzwoneczkiem, bo inaczej to pani śpiąca królewna, która nie będzie wcale taka królewska i śpiąca, przyjdzie do was. O kurde, co ja zrobiłem? I was zabije, więc musicie zostawić łapkę w górę i suba. Dokładnie, dokładnie tak. Ty, co żeś zrobił? Właśnie, jeżeli to widzicie, ten odcinek, to prawdopodobnie taki sam prawdopodobnie odcinek, nie taki sam, ale z tego samego trybu, albo z jakiegoś lepszego, będzie na moim kanale, więc... Tam są też oczywiście odcinki z Mateuszem, więc szybka zgadza reklama. Się. A no skopa tak jeszcze się spróbuję. To dawaj. Nacinki. Gdzie ja jestem? Jeśli gdzieś... O nie! Prawie no tak... dostałeś. Kurde. O nie. O kurde, ale bym dostał głowę prawie. Prawie cię przeskanowałem. No. Nie! Nie! Nie, prawie. Ej, ale to jest takie, jak ja tutaj jestem, to mi się wydaje, że to bardzo łatwo trafić. Ale jednak niełatwo. Spokojnie, only no scope. Nie, Mateusz, no nie ma to tak. Co, dać ci jedną rundkę? Okej. Okay. Nie dawaj mi, że nie ma forów, musisz się bardzo dobrze skupić. W sensie... Mówisz? Nie, no w sumie. W sumie to nie. No! Znowu to samo. Ty, no weź to... tam sobie płuca wymienię, bo ja słyszę, jest, że tu jakieś ludzkie papierosy się odzywają tobie. Ty, czemu ty jesteś dalej wpatrzony w ten sam punkt? Spójrz wyżej. Dobra, lecimy, Mateusz. Dobra. O, proszę. O, wiedziałam, żeby tutaj to się akurat zatrzymać. Bang, bang, bang. O kurde, to był flashbang. 1-0. Dobra. O, dobra, jestem w dobrym miejscu. Okej, dobra. Smouch. Jest, dobra. Dobra, ej, lecimy, nie śpimy. No, widziałem, ten ostatni strajf to był taki... Ej, ale to jest wkurzające. No dobra, ale czekaj, zagrajmy teraz tak. Przejdź do mojej drużyny. A ja mam 5 killi na razie chyba. To teraz spójrzmy tak, żebyśmy zrobili taki 1 vs 1, że teraz ty jedną rundkę i ja jedną rundkę. Ale w czym? Teraz. Że teraz ja będę snajperem jeden raz, a potem ty od razu przejdziesz do snajperstwa. Dobra. Do snajperstwa. A mógłbyś być na przykład... Rundce. Tak, a mógłbyś być na przykład snajperem? Takim, żeby zabijać ludzi? Dobra, teraz się zamieniamy. Zapytałem się, czy mógłbyś być takim snajperem i zabijać ludzi normalnie. Nie. Ja jestem family friendly. O proszę. Ale zmodyfikowałem. Denerwuje coś takiego, co? No trochę. Ja wiem, że on się mutuje i mnie wyzywa. Tylko pamiętaj, że jak się zmutujesz na tym spiku i powiesz coś, jakieś wyzwisko do mnie, to ja montuję twoją kamerkę i będę to słyszał, tak czy siak. O nie. Oj, dostałem leciutko. Mam 47 hapsów, wiesz? Haps! Dobra. Doszedłem sam do ostatniego piętra. O, dostałeś. Ty, czemu cię nie mogę zabić? Ty, czemu cię nie mogę zabić? Ja muszę do ciebie przylecieć, żeby ci o tym powiedzieć, bo ty chyba nie uwierzysz. Bo ile zrobiłeś kili? 7, tak? No. Dobra, i teraz 7 kili, tak? Mhm. Dobra, czekaj. I powiedz mi jeszcze, ile to jest 7 razy 4? To jest 7 razy 4, to jest 28. Czyli 200, 280 zł muszę ci przelać. O lol. O kurcze. No, bo tak o, generalnie taki odcinek był, że 1 kill to 40 zł dla ciebie. Co? No.
Ale po raz pierwszy chyba się nie skojarzyłeś, że grasz o kasę, bo zawsze jak mówiłem, żebyś się postarał, to zawsze była taka cisza, że ja mówię, no Kamil, postaraj się, postaraj, i ty taki miałeś, czemu mam się starać? A zawsze mówię, postaraj się, bo widzowie będą hejtować, postaraj się, zrób to dla widzów, zrób to, nie wiem, cokolwiek. No i... Teraz akurat grałem sobie for fun. Jak sobie nie myślę w ogóle, że gram o coś. Ale jak serio taką wygraną zdobyłem, no to bardzo dziękuję. Tak. No, także czekaj, trzeba zrobić jakieś potwierdzenie, bo wiadomo, jest mnóstwo niedowiarków. Miało być właśnie, że jeden kill to jest 40 zł, czyli całkiem spoko stawka, czyli 280 leci do ciebie. Także tak? W sumie to tyle, widzimy się już niedługo, do zobaczenia, trzymajcie się i siemka. Macie tutaj teraz screena z przelewu. Tak, dobra, także trzymajcie się i elo! Mano!